Robiliśmy w stworka, układaliśmy klocki. Trzeba zrobić zdjęcie, jak poukładało się już puzzle i później ten skotyczek chodzi w tej tablecie. Zastanawiam się, jakbym, jak dorosnę, czy będę właśnie tak pracować, czy może będę miała jeszcze inny zawód. Uczyliście tego stworka, żeby robił różne rzeczy, to jest? Programowanie. Scotty Go to jest gra edukacyjna skierowana dla najmłodszych dzieci, która wyróżnia się na rynku tym, że jest hybrydą. Jest to połączenie gry planszowej z grą, którą możemy ściągnąć na tablet, na komputer. Gra stworzona przez młodych inżynierów z PCSS opowiada o kosmicie Scottim, który po wypadku na orbicie okołoziemskiej krąży po Ziemi w poszukiwaniu części do budowy nowego statku. Na uwagę zasługuje nie tylko fakt, że gra jest połączeniem rozrywki na komputer i planszówki. Poprzez zabawę można dowiedzieć się podstaw programowania, podstaw języka programowego, takich jak funkcja, pętla, powtórzenia. Na planszy dzieci układają elementy kodu programującego ruch Scottiego, dzięki któremu stworek może przechodzić na kolejne poziomy gry. Służą do tego specjalne klocki. Gra nie będzie możliwa bez fizycznej części, bez części planszowej, którą stanowią takie klocki. Klocki mają nadrukowany kod, który jest czytywany za pomocą tabletu i poprzez ułożenie z tych klocków danego kodu postać porusza się po tablecie. To, że gra dzieje się też na planszy, pozwala dzieciom szybciej zrozumieć mechanizm jej działania, a także uczy pracy w zespole. Dzieciaki nagle zaczynają ze sobą komunikować, wszyscy mają dostęp do tych klocków. To może być grupa przyjaciół, to może być grupa uczniów, to może być dziecko z rodzicami. Nie każdy musi trzymać tablet, żeby bawić się w grę Scotty Go. Twórcy zadbali o każdy szczegół gry, od wyglądu jej bohaterów, po funkcjonalność opakowania. Aby być jak najbardziej przyjazne dla dzieci. Wszystkie postaci posiadają eksponowane duże oczy, mają obłe kształty, grube obrysy. Jeździliśmy do szkół w Wielkopolsce, żeby zobaczyć, czy podobają się dzieciom, na co dzieci zwracają uwagę, na co zwracają uwagę chłopcy, na co zwracają uwagę dziewczynki. Poza grą do zabawy w domu, do sklepów niedługo trafi także wersja Scotty Go dla szkół, zawierająca dodatkowo wskazówki dla nauczycieli. Programiści z PCSS pracują nad kolejnym rozwiązaniem do nauki programowania dla dzieci, tym razem nieco starszych. Bicreo to jest nowy produkt, nad którym pracujemy i to będzie gra, która również uczy programowania, ale tym razem będzie ona uczyła programowania w oparciu o podzespoły elektroniczne. To jest, powiedzmy, koniec szkoły podstawowej, etap taki gimnazjalny tam. Również chcieliśmy, żeby nie ograniczały się dzieci tylko i wyłącznie, nie koncentrowały się cały czas na komputerze. Chcieliśmy, żeby tworzyli coś, co jest praktyczne, co jest jakimś urządzeniem, które mogą zaplanować, które mogą zaprojektować, zbudować i w kilka chwil ono działa. Damy uczniowi narzędzie, które będzie jego tablicą rozdzielczą, do której będzie mógł przyłączyć podzespoły elektroniczne w odpowiedni sposób przygotowane. Również w taki sposób, żeby jeżeli nasz użytkownik będzie chciał skorzystać z podzespołów poza ramą Bicreo, to będzie to również możliwe. Już najprostsze programy mogą aktywować czujniki temperatury, świecące diody, sygnały dźwiękowe i wyświetlacze. Pomysły młodych inżynierów wpisują się w aktualne trendy edukacyjne. Żyjemy w czasach, w których technologia ma olbrzymi wpływ na nasze życie. I widzimy rozwój technologiczny wokół nas, wiemy, że coraz więcej będzie się zmieniać, więc powstają nowe miejsca pracy, powstają nowe potrzeby. I stąd
potrzeba, aby znaleźć sposób, by uczyć pojęć programowania, czy w ogóle abstrakcyjnego myślenia wcześniej? Dla tak młodych osób w ogóle pojęcie programowania jest trudne z założenia, natomiast kiedy myślimy o programowaniu jako po prostu rozwiązywanie problemów, no to wtedy okazuje się, że my na co dzień rozwiązujemy mnóstwo problemów, dzieciaki również. Tak jak w książce kucharskiej mam przepis, tak ja tworzę przepis, którym mówię urządzeniu, maszynie, mojemu tabletowi, smartfonowi, co on ma robić. Mamy nadzieję, że nasza gra, której tworzymy dwie wersje, jedną komercyjną i jedną edukacyjną, dedykowaną dla szkół, sprawdzi się w naszych polskich szkołach. Od przyszłego roku programowanie ma się też znaleźć w podstawie programowej dla pierwszych klas szkół podstawowych.